Cześć, tu Kaja Klimek, czyli Kajutek. Wszystko odbija mi się dzisiaj w okularach, nic nie szkodzi. Witam w mojej magicznej kuchni, a to jest programik 3 minuty o, w którym jak co tydzień opowiem o jakiejś książce, dzisiaj właśnie książce, najczęściej o komiksie, które zrobiły na mnie duże wrażenie i które Wam serdecznie polecam, ale tak jak mówię, dzisiaj książka. Książka niezwykła, książka, która z jednej strony spędza mi sen z powiek, a z drugiej strony daje mi nadzieję. Książka, która jest jednocześnie naukowa i poetycka. Książka, która opowiada historię o świecie, ale i o rodzinie, o sprawach bliższych niż koszula ciału. Opowiada o topnieniu lodowców, o zakwaszaniu mórz, a dla wszystkich ludzi, którzy wierzą w ten trochę przewrotny i przekorny hashtag Twoja stara to matka natura, jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Mam na myśli książkę wydaną przez wspaniałe, ukochane wydawnictwo Charakter, czyli książkę o czasie i wodzie, której autorem jest Andrisner Magnason. Jest to książka, którą wszyscy powinniśmy przeczytać. Cóż to za historia? No tak jak mówię, to jest wielowątkowa, wielowymiarowa. O, to miał czy mój kotek, więc będzie dzisiaj gościnny występ również kota Kmicica. Jest to książka, która opowiada właśnie o tym, co dzieje się na świecie w kontekście natury i przyrody, o tym, że nie jest dobrze, ale że może być lepiej i to, czy będzie lepiej, zależy właściwie od każdego z nas i każdej z nas, od każdej osoby. I tego, czy zmienimy swój sposób myślenia o rzeczywistości wokół nas, ale też o kwestiach takich jak nasze decyzje konsumenckie, jak nasze wybory w trakcie głosowania politycznego. Oczywiście, słyszeliśmy to już nie raz. Słyszeliśmy to od polityków, słyszeliśmy to od naukowców. Trochę to do nas dociera jak przez szybę, ale Andrisner Magnason pisze o sobie, pisze o swoich własnych doświadczeniach, pisze o swojej rodzinie. Zresztą zamieszcza tutaj w książce opowieść o swoich dziadkach, o swojej bardzo odważnej babci, o swoich różnych krewnych, o swoich spotkaniach z różnymi ludźmi, z pisarzami, z Dalai Lamą, o swoich podróżach i wplata w to również opowieść właśnie o tym, że topnieją owe lodowce i czas jest również tutaj istotnym tematem, bo lodowce zamieniają się w wodę i ma to gigantyczne dla nas konsekwencje. Ale on szuka nowego języka, żeby opowiadać o tych sprawach, na którym mamy shutdown. I to jest piękna opowieść, naprawdę bardzo poruszająca emocjonalnie i też taka, która zasiewa jakieś nowe ziarno, tak a propos przyrody, w naszych sercach i duszach. Także myślę, że to jest coś, co warto znać i serdecznie Wam polecam. Wydawnictwo Charakter o czasie i wodzie. Musicie tę książkę poznać, ale nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że przetłumaczył tę książkę pan Jacek Godek, za co mu bardzo dziękujemy. Ja, gdybym napisała kiedyś taką książkę, też bym ją dedykowała moim dzieciom, wnukom i prawnukom, bo one też mają przyszłość, wierzę w to, na naszej ziemi. Także polecam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!